Witajcie. Mam dla Was dzisiaj taki mało skomplikowany wzór. Ja nazwałam go ściągacz plecionką. Może on nam zastąpić taki tradycyjny ściągacz, a może być też głównym wzorem jakiejś robótki. I jeszcze trzecia opcja można wykorzystać. Pojedyncze elementy tego naszego wzoru, wykorzystując je w różnego rodzaju robótkach. Jest on naprawdę mało skomplikowany. Każdy początkujący powinien sobie z nim poradzić. Jeżeli dopiero uczycie się robić na drutach, a chcielibyście uczyć się wspólnie z nami w grupie, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Grupa nazywa się. Druty od początku, a linka znajdziecie w opisie filmu. Tak jak mówiłam, ten wzór jest mało skomplikowany. To jest jego prawa strona. Jest taka plecioneczka, która ładnie nam trzyma robótkę, dlatego można ją z powodzeniem używać jako ściągacza. Po lewej stronie wygląda tak. Raport naszej robótki składa się z trzech oczek i dwóch rzędów. Jeżeli chcecie wykonać szerszą robótkę, musicie pamiętać, żeby nabrać liczbę oczek podzielną przez 3. Dwa oczka brzegowe ja w naszej robótce mam jeszcze jedno oczko dla, dla symetrii. Gdyż u mnie robótka zaczyna się kolumną oczek lewych i kończy kolumną oczek Lewych. Jeżeli chcecie na przykład wykorzystać tylko jeden taki motyw, należy pamiętać, że sama plecionka składa się z dwóch oczek i wtedy trzeba jeszcze po obu bokach dołączyć po jednym lewym oczku, czyli wziąć sobie cztery oczka, po to, aby ta nasza plecionka była taka wypukła. Jeżeli chcecie wykorzystać na przykład dwa elementy. To bierzecie sobie 3, 3 i jedno to właśnie oczko dla symetrii. Po prostu pomijacie oczka brzegowe. Jak robimy tą plecionkę. Tak jak mówiłam, jest ona mało skomplikowana, wszyscy początkujący powinni sobie z nią poradzić. Do naszej próbki nabrałam 24 oczka, 21 podzielne przez 3, 2 oczka brzegowe. To jest razem 23 oczka i to jedno oczko dla symetrii. Jak zaczynamy? Mamy pierwszy rząd naszej robótki. Będziemy tak robić wszystkie rzędy nieparzyste. Pierwsze oczko zdejmujemy bez przerobienia i dalej robimy na zmianę. Jedno oczko prawe i dwa oczka lewe. Jedno oczko prawe i dwa Oczka lewe. Tak będziemy robić przez cały rząd naszej robótki na zmianę. Tak jak mówiłam, ten wzór naprawdę nie jest skomplikowany, a można go wykorzystać w wielu robótkach. Można nim zrobić na przykład komin, czapkę. Może być elementem dekoracyjnym waszych prac. Można go wykorzystać też przy warkoczach, przy Różnego rodzaju innych wzorkach i może nam zastąpić śmiało taki zwykły, tradycyjny ściągacz. Zaczęliśmy oczkiem brzegowym i oczkiem prawym, a jako, że mamy robótkę symetryczną, kończymy oczkiem prawym i oczkiem brzegowym. To był pierwszy rząd. Jeszcze raz szybciutko przypomnę, Robiliśmy go tak. Pierwsze oczko było zdjęte bez przerobienia i dalej na zmianę. Jedno prawe, dwa lewe, jedno prawe, dwa lewe, jedno prawe, dwa lewe, dwa lewe, tak do końca. Rząd drugi i wszystkie rzędy parzyste będziemy wykonywać tak. Pierwsze oczko ściągamy bez przerobienia. Tak jak mówiłam już w wielu filmikach, tworzy nam się w ten sposób. Taki ładny ozdobny łańcuszek na brzegach robótki. Łatwiej jest też później zszywać taką robótkę. Dlatego pierwsze oczko zdejmujemy zawsze bez przerobienia. Dalej robimy tak. Mamy oczko lewe, robimy więc oczko lewe. I teraz mamy naszą plecionkę, która składa się z dwóch prawych oczek. Jak to robimy? Ten moment jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ale myślę, że jesteście już na takim etapie, że sobie z tym spokojnie poradzicie i warto też poćwiczyć taki sposób przerabiania oczek, gdyż później przydaje się w wielu robótkach. Mamy nasze dwa prawe oczka i robimy tak: włóczka jest z tyłu, jak do oczka prawego. Wbijamy się w drugie nasze prawe oczko, przerabiamy je, tak jak oczko prawe. Teraz wbijamy się w nasze pierwsze oczko, też z tyłu, jak do oczka prawego, przerabiamy jak oczko prawe. I teraz te dwa oczka przerobione, zdejmujemy z drutu. I znowu mamy nasze oczko lewe i naszą kolumnę, dwóch oczek prawych, naszą plecionkę. I robimy jak poprzednio. Wbijamy się w drugie oczko z tyłu. Przerabiamy je jak oczko prawe, wbijamy się w pierwsze oczko, przerabiamy je jak oczko prawe i zdejmujemy z drutu. I tak na zmianę robiąc oczko lewe i tą naszą plecionkę z oczek prawych powstaje nam właśnie oto ta nasza plecionka, którą Wam pokazuję. Tak, jak mówiłam, możecie ją wykorzystać w wielu robótkach. Jest bardzo fajnym wzorkiem. Jest na tyle prostym, że na tym etapie powinniście sobie poradzić. Jeszcze raz, może powoli pokażę, jak to robimy. Oczko lewe i wszystkie oczka lewe w rzędach parzystych przerabiamy tradycyjnie. A naszą plecionkę, która składa się z dwóch oczek prawych, tak jak mówiłam, robimy tak. Włóczka jest z tyłu, najpierw robimy wkuwając się w drugie oczko, z tyłu oczko prawe, a później wkuwając się w pierwsze oczko, też robimy oczko prawe i dopiero zdejmujemy z drutu. I znowu mamy oczko lewe, naszą plecionkę i robimy ją tak samo. Wbijamy się w drugie oczko, wbijamy się w pierwsze oczko i zdejmujemy z drutu. Oczko lewe i nasza plecionka. Wbijamy się z tyłu w drugie oczko, przerabiamy je jak oczko prawe, wbijamy się w pierwsze oczko, przerabiamy je jak oczko prawe. Mamy tutaj nasze ostatnie lewe oczko dla symetrii. I oczko brzegowe. Dlaczego mówię o tych oczkach symetrycznych? Wzór składa się z trzech oczek, tak jak mówiłam. Jeżeli nie byłoby tego oczka dla symetrii, nasz wzór skończyłby się w tym miejscu plus oczko brzegowe. A tak jak mówiłam, robótka wygląda o wiele bardziej estetycznie, jeżeli jest zrobiona symetrycznie. Jeżeli podobał Wam się filmik, Dajcie lajka. A na dzisiaj to już wszystko.